jakiś zrzucić sobie trójeczkę albo dwójeczkę, jak pan lubi. Ale dwójkę. No to dwójkę. Puszczamy sprzęgło. Jeszcze nie. Kręcimy. Prostujemy. I dokręcamy do kierowcy. I widzi pan teraz, o co chodzi? Tak. Dobra. Ponownie ten zakręt. Pamiętając, jak tam zawracaliśmy, że prędkość jest bardzo istotna dla promieniu skręta, musi pan na tym zakręcie podjechać na prędkość i później zwolnić i w momencie kręcenia prawie stanąć i później może pan przyspieszać. Jedziemy sobie. Dojeżdżamy do tego zakrętu, jedziemy na wprost, włączamy kierowcę, troszeczkę dalej i jedziemy na wprost, nie kręcimy kierownicy. Patrzymy sobie w lewo, nie ma nikogo, więc dojeżdżamy, jedziemy. Jeszcze. Przyhamować pełny skręt. Widzi pan, ile jest od tego, jedziemy. Tu ma pan rampowe lusterko, odkręcamy, jedziemy, już pan nic nie kręci, jedziemy, odkręcamy. Wiadomo jak? Wiadomo. I teraz pojedziemy jeszcze raz i pan to teraz zrobi sam bez moich podpowiedzi.